mogę startować do wyborów Miss World, tak? Poza siatkarskie? Myślę, że zdrowie przede wszystkim. O rany. To jest najważniejsze i tak będzie nadal. To może daj mi z pół godziny, ja się przygotuję i spełnię najważniejsze poza siatkarskie wydarzenie. Mnie rodzina, to są priorytety, na które kładę cały ciężar tak naprawdę w swoim życiu i całą uwagę. Dla mnie prywatnie. To, że w końcu miałem trochę wolnego w wakacje. Oczywiście wiadomo, że nie cieszyłem się zbytnio z tego, bo było to spowodowane tym, że zostałem skreślony z reprezentacji na drugą połowę wakacji. Sportowo chcieliśmy awansować na igrzyska, nie udało się tego osiągnąć w tym roku, także będziemy próbowali nadal. Ale w końcu mogłem odpocząć i nomen omen przekładało się też to trochę potem na moje przygotowania siatkarskie, więc jakoś to się zawsze wszystko łączy z siatkówką, bo mogłem w końcu potrenować normalnie z klubem od początku, przygotowywać się do sezonu i teraz czuję się naprawdę dobrze. Więc mam nadzieję, że z klubem, z PGE, z Krągbełchatów osiągniemy znacznie więcej niż w zeszłym sezonie. Chcielibyśmy odzyskać Mistrzostwo Polski, zdobyć Puchar Polski i znowu awansować do Final Four Ligi Mistrzów. Żeby Zaksa była jej mistrzem. No, tak prywatnie to chciałbym być zdrowszy niż w zeszłym roku, bo zawsze jakieś tam problemy małe się pojawiają. Oby ich nie było, albo oby ich było jak najmniej i jak najmniej groźne. I żeby wszyscy moi najbliżsi też byli zdrowsi, żeby wszystkim wiodło się lepiej. Trochę mogę startować do wyborów Miss World, tak? Jeszcze żeby nie było wojen i żeby wynaleziono lekarstwo na raka. Oczywiście medalu olimpijskiego, na początku kwalifikacji, a później medalu. Żeby 14 z nas, jak tutaj jesteśmy, albo może nawet więcej, mogło we wrześniu powiedzieć sobie i cieszyć się z emerytury olimpijskiej. To tego bym życzył nam, a kibicom, no to wiadomo, że to się też przełoży na fajny turniej do oglądania w wakacje i na duże emocje i mam nadzieję, że na sukces całej polskiej siatkówki. Życzyłbym plus lidze, żeby nie pędziła tak i żeby kalendarz był układany bardziej z myślą o nas, graczach, a nie bardziej o nas, a nie mniej o sponsorach i jakichś tam innych instytucjach powiązanych i żeby spojrzeli na nas trochę bardziej jak na ludzi, a nie jak na maszyny.